Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was JB Dark i witam was w trzecim odcinku z serii Let's Play Skyrim The Elder Scrolls 5. Trzeci odcinek. Kontynuujemy naszą grywkę, tym razem wybierzemy się w tym odcinku do Czarnych Głazu. Tak jak mamy za zadanie porozmawiać z Farengarem, a właśnie odnośnie tej misji, odnośnie wybrania się do Czarnych Głazu, przedstawia on nam swoją misję. To może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż jej wszystkie szczegóły. Ja tu jestem. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Najwyraźniej. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. Dzięki. Czyli możliwe, że wybieram się po coś, czego tam nie ma. O, dobry pomysł, naprawdę. Gdzie mam iść i co mam przynieść? Pros mostu, co? Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Ja dowiedziałem się, że w Czarnym Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, smoczych cmentarzy. Znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Proszę, już być nie może. No, na pewno jakiś haczyk tam jest. To tak, może spróbujmy coś u niego sprzedać odnośnie magii. Wygląd mi na maga. Nie jestem magiem. Nie jestem magiem, nie mam mowy nawet. Naszyjnik, nie, no to sobie zostawimy. Wykowanie lekkiej zbroi, to już mamy. Zapiski księżycowej to też. Nagrodę raczej zostawimy sobie, drobne klejnot duży. Okej, chyba wszystko raczej. Naszyjnik sobie założymy, chwileczkę. Broń, strój. 20 punktów życia to nie jest mało, szczerze powiem. Naszyjnik, o, dobra, jest. Wszystko mamy założone. Okej. Dobra. To lecimy sobie teraz do Czarnych Głazu. Znaczy, może tak, najpierw polecimy sobie do kupca, żeby sprzedać to, co mamy w... Wow, co to jest za broń? O kurczę, ładna. Jestem zaskoczony, że takie ładne broni są tutaj. Polecimy sobie tu kupca, no, już będzie bliżej się, szczerze mówiąc, wybrać poprzez tą opcję. Tutaj, oj, trzeba poczekać, ponieważ sklep jest otwarty dopiero od rana, tak więc trzeba będzie troszeczkę poczekać, aż będzie rano i będzie można wejść do sklepu. Ten handlarz ma zazwyczaj bardzo dużo pieniędzy, tak więc można u niego bardzo dużo kupić oraz sprzedać też również, ale kupić raczej nie, ponieważ... No, nie! Halo, ja chcę wyjść do sklepu. Jeszcze jedną godzinę. Jest, dobra. Nie wiem, od której, szczerze mówiąc, sklep jest otwarty, ale dobra. Nieważne. Co masz na sprzedaż? Dobra, patrzmy na broń. Długi łuk nam nie jest potrzebny. Retoryka. Księżycowy żelazny miecz. Jego sobie zostawimy, ponieważ on ma tutaj zaklęcie nałożone na siebie, a później zaklęcia one będą bardzo przydatne, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. Stalowy młot bojowy, sobie go sprzedamy. Łuk myśliwski mamy porządniejszy zrobiony. Żelazny miecz, żelazny sztylet. 6 sobie sprzedamy, ponieważ chcę zostawić sobie jeden. Żelazny miecz, chyba... Kurczę, jakie mam obrażenia. Ale on jest cięższy i wolniejszy. Dobra, zobaczmy na stroje. Futrzana zbroja, to sobie sprzedajmy. Futrzana zbroja. Futrzane karawasze. Jakieś takie trzewiki, takie duperele, inne, żeby można było sprzedać. Cesarska, tak. O, dobra. I patrzymy jeszcze na różne. Skóra łosia, sztabka z srebra, sztabka z żelaza. Wilcza skóra. To sobie zostawimy, ponieważ nie wiem, czy mi się nie przyda później. Na przykład tworzenie jakichś innych zbroi. Dobra, to tak. Naszym teraz zadaniem jest przejście... O co chodzi? Przejście do Czarnych Głazu oraz znalezienie w nim tego smoczego kamienia. Zobaczmy, czy można jakoś na przykład... Czekajcie, ten Czarny Głaz jest tutaj. Można poprzez farmę tą, chociaż tak nie za bardzo ona mi będzie... Na miejscu. Nie, chwileczkę, zobaczmy. Tędy chyba można wejść, tak? Polejmy sobie na stajnię. Mamy ją bardzo blisko, ale... O, masz, dobra, nieważne, już... Czekajcie, no, tak żeby do Czarnych Głazów wejść, to potrzeba mi wejść ze strony chyba w tamtej wieży.
Tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem pewien. Ach. Jakby co, gram również na drugim zapisie, w którym to gram magiem. Tak, magiem gram. Chciałem sobie próbować, jak się tutaj gra magiem. I powiem wam, że nie najgorzej. Jak tak się chwilę pogra, to powiem wam, że nie najgorzej. Troszeczkę mi się nudzi, ponieważ to jest po prostu rzucanie czarów cały czas i tym podobne. No jednak naprawdę bardzo efektownie się gra. Efektownie, bo też podwójna kula ognia na przykład zadaje bardzo ogromne obrażenia. Dodaję tam chyba jakiś współczynnik. W sumie możemy odwiedzić sobie jeszcze tamtą wieżę przy okazji. Dodaje on naprawdę bardzo duży współczynnik. Spoko, dobra, już wiem jak tam wejść, czyli tędy. Bo można by odwiedzić... Właśnie. Nie, to zawsze zapoluje. Zawsze będzie chciało mi się polować. Nie dostał, kurczę, troszeczkę wyżej. Tam już widzę wilka. Jakby co, od razu wam to mówię, że jestem już po tym, po wystawieniu, znaczy, no już takie oceny mam już wystawione, tak więc nie ma problemu, jeżeli chodzi o szkołę. Szkoła została u mnie zakończona. O, dobra. Łucznictwo wzrasta. Wow, ale dużo dostałem, bez kitu. Naprawdę, bardzo dużo doświadczenia. Czyli jak się upoluje... No nie mówcie, że telefon będzie mi dzwonił. Nie, dobra, już myślałem. Czyli jeżeli się kogoś upoluje... Trafiłem? Nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Gdzieś jeszcze jeden powinien być? Nie, chyba nie. Jestem już po wystawieniu wszystkich ocen. Udało mi się wyciągnąć te oceny, które mogłem do końca. Jest dzisiaj 19 bodajże, albo 20, już nie wiem, czekajcie, zaraz zobaczymy. Jest dzisiaj 19, tak, czerwca. Tak więc 10 dni zostało, 8 praktycznie do... nie, 9, do końca roku szkolnego. O kuźwa, te giganty, nie lubię ich. Później będę je pewnie brał na dwa strzały z łuku, ale jak na razie nie chcę do nich podchodzić. Zostało 8 dni, 9 dni do końca roku szkolnego. I szczerze mówiąc, czuję się już odprężony, już czuję wakacje. W szczególności, że... Tam jesteś. Okej, dostał. W szczególności, że wyjeżdżam już niedługo. W lipcu, tak, w lipcu, 13 lipca bodajże, na wyjazd na obóz sportowy razem z kumplami. Naprawdę ja już nie mogę się doczekać, po prostu uwielbiam takie wyjazdy. To jest, dla tych ciekawskich, to jest obóz Sieraków, TKKF. Jeżeli jesteście ciekawscy, to możecie sobie wejść na stronę TKKF, tam zobaczycie sobie na przykład, nie wiem, jakiś terminarz albo coś tego typu. No i jak wygląda ogólnie taki wyjazd, co tam można znaleźć, tam różne zdjęcia będą. No w sumie mogę, nie podam wam linku, bo pewnie zapomnę, bo ja już mam tak jakby bez tego neta nagranych 10 już filmów, szczerze mówiąc. Jak kręcę ten, to jeszcze nie mam nadal neta. 10 filmów mam już na zaś odkrytych, znaczy nagranych. O, tutaj. Okej. Okay. Schowajmy się za skałą. I ona tu biegnie, tak? Fuck. Dobra, dostała. W ukryciu jestem nadal. Tu jeszcze był jeden wojownik. Czy ja tego wojownika właśnie stłukłem? Nie mam pojęcia. Łuk myśliwski, wytrych, złoto. Dobra, weźmiemy sobie wszystko. Chyba tego wojownika zatłukłem. No. Jakby co, ten wyjazd trwa 2 tygodnie, więc przez 2 tygodnie w wakacje mnie nie będzie. Raczej nie zamierzam wyjeżdżać nigdzie indziej, tak więc te tylko 2 tygodnie od 13 lipca będą, nie będzie żadnych odcinków. I ogólnie mniej więcej tak się zapowiada, ja szczerze mówiąc nie mogę się doczekać. Gdybym miał taki wyjazd przez całe wakacje, to bym najchętniej poleciał przez całe wakacje. No chodź tu. Co to było? No jak tu... Stoję przed nim. Wow, serio? Nie wiem w jaki sposób, ale... Przeżył. A jeszcze stalowy miecz, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Gdybym miał takie całe wakacje spędzić w na takim obozie, bym nie zawahał się i spędzał
przez całą wakację na tym obozie. Pewnie mi mięśnie wysiadły, ale bardzo fajnie by się bawił z przyjaciółmi. Dobra, lecimy z powrotem. Tutaj była po prostu taka wieża, w której mamy okazję postrzelać sobie, jakieś zdobyć jakąś kaskę i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że się opłacało, 60 zł plus jeszcze jakieś tam tego duperele w sensie postaci zbrój i innych takich. I tutaj już zaczyna się w czarnej głazie dopiero jadka, ponieważ tu jest bardzo dużo przeciwników. Czarny głaz odkryto. Tutaj możemy się już zacząć w sumie skradać, ponieważ są tu naprawdę bardzo czujni łucznicy, którzy umieją wyczuć skradanie, wyczuć przeciwnika z dalszej odległości niż normalny wojownik. Tak więc trzeba będzie się ostrożnie podkraść do nich. Tylko wiem, że pewnie tutaj ze skradania nici wyjdą. Mogę się tylko jedynie pozbliżyć do właśnie do schodów, ponieważ oni tutaj stacjonują strasznie mocno. Będę musiał czekać teraz, aż ktoś zejdzie. Jest. Dobra. Jest. Okej, okay. Jeszcze jeden. Ajajajajaj. Dobra, już w sumie mogę wstać. A ty, dobra. Walka łuczników. A ja nie mogę trafić. No dobra, ale ja już... O! Sorry, stary, ale... Przykro mi... Po co ja tu wręcznym to zrobiłem? Dobra, nieważne. Czarny głaz został odkryty. Szczerze mówiąc, ja bym poszedł jeszcze zanim wejdziemy do czarnych głasów, sprzedał wszystko w pizdu, bo zobaczcie, udźwig mam dopiero... czekajcie, jeszcze tutaj... Jeszcze tu właśnie jeden spadł. Chyba polecę sobie jeszcze szybko. Czarny głos mam odkryty, więc mogę tu szybko wrócić. Czekajcie. I ona strzały zostawiła. Jej, ja chcę strzały jej. Dobra, czarny głos mamy odkryty, tak więc polecimy sobie jeszcze na chwilę do Rzecznej Puszczy. Tak, można w sumie pójść do Rzecznej Puszczy, ponieważ w Rzecznej Puszczy mamy... pamiętaj awansować. W Rzecznej Puszczy mamy tego kupca, który sprzedaje praktycznie wszystko, tak więc można będzie sprzedać bardzo dużo rzeczy przy tej cenie. Awansuj. Tylko tak, zdrowie, a nikt się nie dowie. Przewracanie, zaklinanie, kowalstwo, bla bla bla, gdzie jest ten łucznictwo? Jest. Kurczę, szkoda, że jeszcze... Aj, dobra. Sokolic wzrok. Ajej, dobra. Skradanie. 24. A, dobra. Chodź tu. Ojej. Gdy się skradasz o 20%, trudniej cię wykryć. No i bardzo mi to odpowiada, ponieważ skradanie w łucznika jest bardzo, 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 ale to bardzo przydatne. Ale nie, ja chcę... Która jest godzina? Pierwsza po południu. No nie mówcie, że... A może to nie jest... Tu jest kupiec, dobra, co ja robię? To jest kupiec, u którego trzeba będzie później oddać złoty szpon, to akurat wiem. Bo już to przeszedłem tę misję. Co masz na sprzedaż? Dobra, to tak, zobaczmy. Broń. Księżycowy żelazny sztylet sobie to zostawimy. Tak. Żelazny sztylet. Okej. Okay. Żelazny sztylet 2-1 zostawiamy sobie. I teraz strój. Tak. Że to wszystko sprzedamy w pizdu. Żelazna tarcza. Ła, ale kasy będziemy mieli, bez kitu. Mikstury nie są... My to możemy sprzedać. Obfitej kondycji. Kondycja nam się przyda, uzdrowienia też. Mikstura z kondycji, śnieżny... to można sprzedać. Zwoje. To sprzedajemy również. Retoryka coraz nam bardziej wzrasta. Wszystko raczej z tego, z duże pazury to też, wszystko, nagroda i różne, zobaczymy też różnych, żelazna, dobra. I jak na razie wszystko. I wracamy sobie do czarnego głazu, żeby sobie upolować troszeczkę bandytów. Szybka podróż.
O Jezu, mogłem już się znajdować na szczycie. O, tu jeszcze tego. Tu jeszcze jakaś strzała żelazna. 130 strzał. Jezu. Strzał. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, mam aż tyle strzał. Naprawdę. Bardzo dużo mam strzał. Nie spodziewałem się, że aż tyle będę miał. Dobra, wchodzimy do świątyni w Czarnej Głazie. Tutaj się już zaczyna naprawdę bardzo zaawansowany poziom. Nie, no jeszcze zaawansowanego poziomu nie będzie, ponieważ zaawansowany poziom to będzie dopiero walka z różnymi... O, dobra, w ukryciu. Łuk. Czekajcie, ja sobie w ogóle dodam do ulubionych i mikstury teraz do ulubionych. I chyba wszystko. Tak. I teraz mogę właśnie sobie zmieniać szybko bronię. Dobra, weźmy sobie wszystko, co możemy. Ogon ślizgacza, bandyta. Okej, okay. I ciężki ten. I teraz, który to łucznik? Łucznik to jest, nie wiem, który to jest łucznik, ale tamten, tamta jest łuczniczka. No, wyłaź. Dobra, jest git. Właśnie skradanie jest o tyle fajne, że nawet jak myślisz, że ci widzą, to ci nie widzą. Bardzo fajna sprawa. Wszystko sobie bierzemy. Z tego pana też sobie wszystko weźmiemy ze skrzynki. Kurde, uwielbiam grać na łucznikiem. Naprawdę, to jest moja ulubiona klasa we wszystkich grach praktycznie RPGowych. Zwój straszliwy zombie. Wow, pierścień z granatem. Dobra. Jak zwykle musimy łucznikiem bardzo cicho lecieć. Dobra, w sumie jak na razie nie musimy. Chociaż nie wiem. Urna pogrzebowa, złota 9. Zawsze się złoto przyda. I warto zawsze szukać w takich urnach. Wcześniej robiłem bardzo duży błąd i nie szukałem w urnach. A w urnach czasami mogło się trafić nad 50 złota. A to nie jest mało. To jest połowa misji u jakiegoś tam... do tego... jakiegoś ziomka. Tutaj nic nie ma. Dobra, chyba już mogę normalnie. Bo tutaj będzie... chociaż jeszcze nie wiem. Dobra, tutaj się jeszcze poskradajmy. Bo jeszcze nie wiem, co tu będzie do końca. Pamiętam, że... ja przecież 7 odcinków nagrałem ze Skyrima. Pamiętam, że coś tam mniej więcej, ale nie pamiętam, w którym to momencie się zaczynało. Tak więc... jeżeli zobaczę tylko... charakterystyczną... O, właśnie. Lepiej go zabić. Ojej. Aż taki mocny jesteś? Lepiej go zabić, ponieważ ja znam tą pułapkę i wolałbym, żebym ja dostał za niego doświadczenie niż te tutaj te strzały, które by zostały. Czekajcie, jak to było? Wąż, ryba. Dobra. Wąż. Oj, tutaj dobra, wąż. Wąż, ryba. Okej. Okay. Poczekajmy jeszcze, może coś na górze będzie. Coś jest. Mikstura uzdrowienia, bodajże, jeżeli dobrze widzę. Okej, okay, i teraz dźwignia i lecimy. Tutaj są ślizgacze, ja nienawidzę ślizgaczy, po prostu to jest taka udręka. Złodziej. Umiejętności złodziejskie do 21. Nie, no weź to, bo to jest 60 warta, więc zawsze coś się przyda. Urna, pusto. I kufer. Pusto. Okej, okay, i lecimy. Tu też można w sumie wyjąć łuk. Właśnie ślizgacze. Nienawidzę ślizgaczy. Ej. Spadaj. A, nienawidzę ich. Po prostu to są takie przebrzydłe stworzenia, że... żelazna. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy zwój ognistej kuli. Mamy słabą Co? Mikstura bardziej droższa niż tego? Niż sam zwój? O, dobra, to już to jest ten koleś, dobra, tutaj nie muszę się skradać.
Szkielet. On tutaj ma. Szkielety i draugry zazwyczaj mają złoto. Tak więc. Okej. O Jezu, no nie mówcie, że muszę używać sztyletów. Dobra. I bierzemy sobie łuk myśliwski, porządny. Okej. Spadaj. Oj tam, oj tam, bez przesady. A, pudło! Czy trafił? Nie wiem. Akurat to nie jest zbyt trudne, ten pająk. Tak więc... Nie pozwól mu się zbliżyć! Dobra, co my tu mamy? Czy mamy jakąś urnę? Mamy. Złoto, 7. No, proszę bardzo. Kokon. Nie wiem po co mi on, ale zawsze można sprzedać. Jakby co, żebyście się tutaj nie zdziwili, ja od razu po uwolnieniu go zaciukam, ponieważ zacznie nas pierdzielać z tym złotym szponem, tak więc. Udało ci się to zabić? Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Gdzie jest szpon? Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Teraz już mi wszystko. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzę. Na słodki oddech Arkaja. No dobra. Żelazny sztylet. O. Dziękuję. Już prawie. Czuję to. Okej, i od razu zmieniamy na łuk. Różłową. Przykro mi, ale... No, ale ja byłem szybszy. Dobra, i odzyskaliśmy sobie, jak widzieliście, on zaczął spierdzielać, tak więc lepiej go było zaciukać wcześniej niż sobie później za nim gonić. No to by było głupie. Urna. No, 12, no. Tyle złota się marnuje. Głupi byłem, że nie szukałem wcześniej w urnach. Dobra, lepiej się teraz poskradać, ponieważ tu już zaczynają się draugry, tak? Draugry, kochane draugry. Okej. Okay. Ja, spokojnie, leż sobie, leż. Okej, okay, leż sobie. Czy ktoś wstaje? Okej. Okay. Leci tam. Fuck. Okej, okay, znienacka i. Przykro mi. Dobra, bierzemy sobie wszystko. Ale rząd draugry niech sobie z powrotem leżą. Co tu jeszcze kogoś? Którego jeszcze draugra zabiłem? Chyba tego, tak. Złoto. Wszystko weźmiemy tam. Niedługo będziemy oszczędzać. A nie dam się nabrać, nie dam się nabrać, nie dam się nabrać. Dobra. Okej, zabijam sobie kolejnego. Zawsze umiejętności się przydadzą, a. O kurde, tu jest nawet niespokojne draugry. No widzicie, łucznictwo nawet nie skradanie. Okej. Okay. Dziwnie siadł, dobra. Weźmiemy sobie... Awansowaliśmy, czy...? Nie, bo ale jest blisko. Okej. Okay. Okej, okay, leż sobie spokojnie. Leż sobie spokojnie. Leż sobie spokojnie. Nic się nie dzieje. A, tutaj już się zaczynają te pułapki. Dobra, te miecze aż tak nie są opłacalne, tak więc ich nie będę brał. Żelazna strzała, tylko złoto z nich, jakieś mączki kostne czy coś tego typu. Albo pradawne norskie strzały, no to już jest. To już jest broń. Taka dosyć mocna, długi łuk. Czekajcie, łuk myśliwski, porządny, ciężar 7, 13. 7, 13, lepszy jest ten, o wiele. Ale gdy ulubimy pradawny norski łuk, będzie o wiele lepszy, tak więc... Było blisko. Okej, okay, tutaj się zaposkradajmy troszeczkę. Czy tutaj kogoś będziemy mieli? Tu jest.
Okej. Okej. Jak widzicie, schodzą bardzo szybko. Tak więc nie jest żaden problem, żeby się z nimi uporać. Jak widzicie. No i awans, proszę bardzo. Dobra, magia, zdrowie, kondycja. Można w sumie w kondychę trochę zwalić się. Łucznictwo zwiększy dopiero 40, tak więc sokoli wzrok. I zada dodatkowe obrażenia. Prawa ręka. Sokoli wzrok, wciśnięcie bloku podczas celowania przybliży obraz. Czy chcę strzał krytyczny? Może strzał krytyczny. A następnym sobie weźmiemy. Wow. Nie odkryto mnie jeszcze. A, już mi odkryto. Ale to akurat nie miało ze mną większego znaczenia. Złoto. Wydaje mi się, że ktoś tu jeszcze jest. Albo mi się wydawało. Ale chyba mi się tylko wydawało. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Jak na razie nic. O. Co to jest za gra, kurna? Wystarczy, że będę krył się jak łucznik jakiś prawdziwy i będę ich ze wszystkich z jednego strzału zrżnął. Ja to jest czegoś. Mikstura krótkiej niewidzialności, bardzo fajna. Lecimy dalej. Czekajcie, gdzie to się tutaj się ciągnęło? I tutaj. Jak na razie nie ma sensu się skradzić, ponieważ wiem, co mnie tutaj jak na razie czeka. Tutaj można w sumie już zacząć się skradać? Chyba nie, jeszcze nie. Ale to już jest miejsce, w którym... No właśnie. To już jest takie zejście w dół, to pan akurat pamiętam jeszcze. Dojrzę, że w Czarnym Gwazie byliśmy w trzecim odcinku. Nie wiem, w którym, szczerze mówiąc. Drobny... O, dobra. I tutaj wiem, że stąd można zestrzelić Draugra. To było za proste, naprawdę. Ale jak widzicie, jestem stworzonym łucznikiem, nawet w biegu umiem kogoś zestrzelić, tak więc... 125 strzał, 5 straciliśmy tylko, a kilka tam zyskaliśmy. Dobra, lecimy sobie normalnie, nie chce mi się... Zanim ja tam dojdę, to trochę minie czas. On zleciał tutaj, tak? To pójdziemy sobie tutaj. Tutaj widzę naszego szkieleta, który posiada złoto. Pierwszy raz widzę, żeby szkielet posiadał tylko jedno złoto. Nowicjusz. Okej, nie było to zbyt trudne. Stalowa strzała, to jest fajne, lubię to. Bardzo to lubię, dobra. Lecimy sobie do góry z powrotem. Tego Draugran, to nie wiem nawet gdzie go poniosło, ale lecimy do przodu. Okej, tu już można się zacząć skradać. Dobra, zobaczymy, kogo to my tu mamy teraz. O, jest jakiś przeciwnik jest. I to chyba niespokojne. Ale szybko się z nim rozprawiliśmy. I teraz wystarczy zadać. No dawaj. No dobra, niech będzie, masz ryja. Dobra, spokojne. O Jezu, jak mało, myślałem, że będziemy więcej. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Uczeń. O, tutaj jakoś. O, no i git. Złoto. Nie uniosę tego, ale jest strasznie drogie. Żelazna okuta zbroja, ciężki pancerz. Dobra, coś wywalimy, coś mniej wartościowego. Mam wywalić. Oj, dużo. To jest mało wartościowe i... I co tu jeszcze? To jest mało wartościowe, dobra. Zresztą sobie zwolnili miejsca. I pracownia w Czarnym Głazie. Tak. Zaraz bliżej jesteśmy wyjścia. Dobra, w sumie jeszcze się skradzić nie muszę, póki nie widzę zagrożenia. Znowu ta.
Okej. Ale nie zauważył mnie chyba. On tu leci, on tu leci, on tu leci. Okej. Jeszcze jeden łucznik został. Dobra, zbierzmy sobie najpierw z tego. Złoto, żelazna strzała, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Chyba nic. Ale dobra. Oj, jest. Jest, ale chyba nas nie widzi. A, to było aż za proste. Dobra. Strasznie, naprawdę bardzo mocny jest, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o łucznictwo, łucznik jest cholernie mocny, ale to bardzo cholernie. Dobra, możemy już chyba się podnieść. Czy tutaj coś mamy? Urna? Nic. Dobra, lecimy dalej. Jakieś drzwi. O, dobra, tu już jest ta sala, w której mamy wykorzystać złoty szpon, który odblokuje nam wejście do tej właśnie... Ja szczerze mówiąc pamiętam, ponieważ no, wykonywałem tą misję niedawno, jak gram... gram magiem. Dokładnie pamiętam, tak więc... Dobra. Jest tak. I teraz jeszcze tak. I możemy spróbować użyć dziurki do klucza. Od klucza. Powinna chyba zadziałać, no. Miały się ukazać trzy sowy, tak więc... Jest git. Nawet się wpieprzyłem, zanim się otworzyły. Dobra, lecimy. I tak, tutaj będzie... tutaj będzie dosyć trudna walka. Znaczy, czy trudna. I 3/4 życia, które mu zabiorę, to on będzie jeszcze z tego, z grobu wschodził, ale to... To już z czego, zobaczycie sami. To jest aż zbyt proste. Wytrych złoto, orkowa buława. Kurczę, gdybym miał... Okej. I tak, weźmy sobie coś, wyrzućmy z broni. Stalowa buława. Żelazna buława. 13, a słaba wartość. Żelazny mieć, słaba wartość, dobra. Co my tu mamy jeszcze? Słaba trucizna szału. Muszę się podrapać po nodze. Drobny klejnot duszy. I słowo. Czekajcie, czy ja mam... Nie, dobra, już myślałem. Okej. Poznajesz słowo mocy, siła. Siła. I teraz. A jednak nie myślałem, że... Yeah! To jest suweren! Czyli on umie tłum. No jak widzicie, nie było to zbyt trudne. No może przesadziłem z tą 3/4 życia, ale... No jednak... Pradawny miecz chłodu, można z niego zdjąć zaklęcie. Broń. Stalowa buława. Dobra, wywalmy tą stalową buławę. No i dobra, jako że wcześniej... o Jezu, tu już byłem. Jako że wcześniej żeśmy troszeczkę spierdzielili i wracali tamtą stroną, tutaj jest od razu wyjście na zewnątrz, co sprawiło mi naprawdę dosyć duży problem wtedy w czwartym albo trzecim odcinku. Kurde, już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Kolejny kufer. O Jezu, za dużo tyku. O, złoto! 86 złota! Wow. Dużo. Dobra, wychodzimy ze Skyrim. Zdobyliśmy słoczą kamienną tablicę. Nie wiem, co to jest. Dobra, idziemy sobie do białej grani. Tak, idziemy do białej grani. Za chwilę coś zobaczycie. Coś szokującego. Bodajże. A, dobra, trzeba będzie poczekać. Do 9, tak? Do 9, najwyżej do 9 sobie poczekamy. Dobra. Lecimy do u Amazonki. Koleś sprzedaje bardzo fajne zbroje. Co masz na sprzedaż? Okej, i sprzedamy sobie wszystko, co możemy.
To zostawimy sobie. To nie posiada żadnego efektu. To posiada efekt, tak więc to sobie zostawimy. Stalowy miecz. Żelazny młot bojowy. Raz, dwa. Co tu jeszcze mamy? Pradawny, no... Dobra, strój. Włóczna zbroja. Wszystko, co możliwe. Dobra, i różne. Chyba wszystko. Dobra. Dzięki za kasę. Mieć interesy z tobą, to prawda. Tak. Dobra, i lecimy do... tego Farlana. Farlana. Już nie wiem, jak się nazywa. Dobra, lecimy. Dobra, w sumie będzie lepiej. Po prostu tak. Szkoda, że wcześniej pomyślałem. Okej. Otrzymaliśmy złotą kamienną tablicę. Złotą kamienną, bo jestem głupi. Tam nie kamienną tablicę. I cóż, lecimy. Dobra, i wiecie co? Dobra, bo w sumie dokończymy. Dobra. O! Smoczy kamień z czarny głazu! Mm. Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj... A dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję. Co z moją nagrodą? O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Avenicim. Któryś z nich z pewnością... Okej. Okay. Moja współpracowniczka... Dobra, 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 super. Cieszę się, że twoja współpracowniczka będzie zadowolona z jego wyników. Dobra, jakby co? Zapiszemy sobie Smocza Przystań. Napisać, tak. I cóż, jakby co, zakończymy tutaj teraz odcinek, bo teraz zacznie się naprawdę coś bardzo fajnego, tak więc... Tak, dokładnie, będziemy walczyć ze smokiem, tak więc ja tutaj zakończę swój odcinek, tak więc życzę wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie, cześć! Białą grań. Nie wiem, czy zdołamy.